czystym przypadkiem. O co poszło? Zgrywa prostolinijnego i szlachetnego, a nie znosi mnie tak, jak ja jego. Masz okropny charakter. A on jest święty? Dlaczego stary Zgret zapisał całą fortunę jemu, a nam nic? Przecież byłaś jego żoną. Na co się skarżysz? Po Alejandrze jesteś drugą najważniejszą osobą w firmie. Raczej służącym. Koniec z tym. Gdybyś spróbował być milszy, Bruno. Jadłeś kolację, tato? Tak. Papacule z Meridy. Kupiłem wam kilka. Dziękuję. Piłeś? Trochę. Oblewaliśmy twoje zamążpójście. Jesteś szczęśliwa? Bardzo. Kupiłem to dla ciebie. Zabytek. Mogłabyś to sprzedać w swoim sklepie. Mówiłam ci, że właściciel nie weźmie niczego bez faktury. Bardzo stara. Uboga kobieta dała mi te Madonny. Skąd miała wytrzasnąć fakturę? Oddała ją za orzeszki. Dostanę z tego prowizję. Dobrze, spróbuję to sprzedać. Dziękuję, kochanie. Spójrz. Będę za tobą tęsknił. Ja za tobą też. Jest piękna. Wielu świętych będzie nad tobą czuwać. Dziękuję. Alejandro zdaje się być miłym chłopcem. To dobry człowiek. Śliczna. Dziękuję. Kto tam? Eric, proszę pana. Zamknij drzwi i siadaj. Ćwiczy pan podpis? Tak. Zatem naprawdę się pan żeni? W przyszłą sobotę. Kup mi bilet na samolot. Na nazwisko Alejandra Lombardo. Tak. Tego bankarta. Co potem? Zrealizujemy nasz plan. Alejandro pojedzie do Zargo. Tam są kręte drogi. Zginie na miejscu. A ja wezmę wdowę i pieniądze. Czy ta młoda dama się na to zgodzi? Oczywiście. Je mi z ręki. Dzwoniła Maura. Czego chciała? Zjeść z nami jutro lunch. Niech przyjdzie, jeśli chce, ale mnie nie będzie. Mam pracowity weekend. Kiedy jedziesz do Zarco? Może w przyszłym tygodniu. Jaki masz tam interes? Górzysty teren, który tata kupił wiele lat temu. Podobno to świetne miejsce na hotel i spa. Od jutra biorę urlop. Dokąd jedziesz? Nie wiem. Może do Cancun? Nie masz żadnych zaległości w biurze? Jasne, że nie. A nawet jeśli i tak byś wszystko załatwił. Cierpliwości, Alejandro. Nie uważasz, że jestem bardzo tolerancyjny? Jest zazdrosny, bo wszystko, co ma, zawdzięcza tobie. Co miałem zrobić? Odrzucić spadek po ojcu, by go zadowolić? Miał wielkie oczekiwania. W głębi duszy to dobry chłopak. Dobrze się maskuje. Sama widziałaś. Starałem się z nim zaprzyjaźnić, ale Bruno nie cierpi mnie od dnia, w którym wyszłaś za mojego ojca. On nie stara się poprawić naszych relacji. Znoszę go tylko ze względu na ciebie.
Przepraszam, idę do biura. Przyjdziesz na lunch? Nie, jestem zarobiony. Do zobaczenia wieczorem. Szczęść Boże. I wzajemnie, mamo. Kocham cię. Rozmawiałeś z sędzią? Wszystko załatwione, świadkowie też. Masz bilet? Przyniosę wieczorem. Alejandro jedzie do Zarco w przyszłym tygodniu. Dowiedz się, kiedy i o której godzinie. Dobrze. To prawda, że między tobą i Alejandro nic nie było? Wiele razy byłaś w jego mieszkaniu. Tak. Dlaczego? Bo tak. Nie podoba ci się?